Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Wiała Podlaska, dzisiaj w Janowie Podlaskim. Ze mną Gabriela Kwiatkowska, przewodnik po Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. Witam Pani Gabrielo. Dzień otwarty. I mieszkańcy, i turyści, i ludzie, i hodowcy czekali na ten dzień i w końcu nastał. Czy Wyście również też czekali na ten dzień? Oczywiście. My mamy za sobą 2 lata zamknięcia pandemicznego. Mamy za sobą od września ubiegłego roku zamknięcie w strefie. Więc dzisiejszy dzień to dla nas jest wielkie święto. W końcu możemy kogoś tutaj przyjąć, pokazać to, co my kochamy, to, co kochają na całym świecie, czyli piękne konie arabskie. Jak wygląda dzisiejszy dzień? Dzisiejszy dzień pełen emocji. Od 10 już mamy tłumy ludzi. Ludzie mogą chodzić, zwiedzać stajnię czołową, poczytać o pięknych ogierach, które tam stoją. Jeździ bryczka. Już od około godziny można się przejechać bryczką. Za dosłownie kilka minut przed nami pokaz koni arabskich, ale też później pokaz koni w siodle, czyli koni małopolskich, 3 piękne amazonki w strojach staropolskich, a później jeszcze pokaz ujeżdżeniowy. Gdyby ktoś chciał jeszcze Was dzisiaj odwiedzić, do której godziny można Was odwiedzić? Do godziny 16. Stadnina jest otwarta. Oczywiście pokaz trwa około godzinki, półtorej maksymalnie, ale potem atrakcji jeszcze moc. Bryczka dalej jeździ, stajnia jest dalej otwarta. Widziałem dzieci, dmuchańce dla dzieci. Tak, dmuchańce dla dzieci, gra terenowa, jest policja, jest straż pożarna, lasy państwowe, także tutaj troszeczkę osób przyjechało i razem z nami świętuje te otwarcie nasze. I teraz takie pytanie ciekawostka. Jak te nasze konie arabskie przetrwały te upały, które były ostatnio? Konia arabski jest koniem pustynnym. On kocha temperaturę, więc dla niego te ostatnie upały to jest raj na ziemi. My płaczemy, a one się cieszą. Zapraszamy do Janowa. Serdecznie zapraszamy.